Ciao! Dzisiaj jest 18 sierpnia 2022 roku. Godzina 9. Czwartek. Właśnie będę wychodzić z lasu. No nie jeszcze takie zaraz. Z takiego jakby zaczarowanego lasu. Niedaleko Świeszyna. Na Kaszubach, gdzie są ogólnie wszędzie plagi pająków. I ogólnie lasy wyglądają o wiele piękniej niż w innych regionach. Wczoraj na spływie to były oplecione drzewa normalnie w pajęczyny. Że na drzewie to nawet 30 pajęczyn było, jak nie więcej. Jak się wjechało kajakiem w krzaki, to wszystkie pająki do środka wchodziły. Najlepszy spływ. Wszędzie na drodze drzewa pozwalane, trzeba było się schylać i wszystko w ogóle. Krzaki, mgła na dole przy wodzie. No a teraz jestem w lesie. Niedaleko Starzna. Zaleciłem jezioro Lipczyńskie. Musiałem pójść przez las ostro, żeby tam w ogóle dojść, bo zejście nie było łatwe. Trzeba było iść tak trochę nawet na przełaj, ale jakaś tam droga była. Takie jezioro dzikie, jezioro Lipczyńskie, a to główne, na którym jestem, to Głębokie. A las wygląda tak. Wstałem o godzinie 7:05 i wyszedłem 7:45, a już jest 9:00, czyli ponad godzinę już idę. Do 9:30 może się wrobię, no do 9:40. Zaraz, niedługo będę wchodzić do wioski Starzno. Zobaczymy, co tam jest. Może coś ciekawego. A niedługo będę jechać do miasta, gdzieś pozwiedzać. Chojnice, gdzieś tam Muzeum Kaszubskie. Wieżyca. Wieżyca. Punkt widokowy. Taka wieża. I widać całe Kaszuby. No widok na Kaszuby, pewnie na pół Kaszub. No. Jeszcze jest też ten park etnograficzny, park krajobrazowy w Dyzowie i jeszcze jest labirynt Bliziny. To też tam są różne fajne atrakcje. Ja ogólnie teraz sobie chodzę na boso, bo w klapkach mi jest gorąco. Jak włóczyki. No, tak to wygląda. Już się robi trochę gorąco, więc niedługo będę dochodzić do domu. Ale no, trzeba wstać, żeby zdążyć na wycieczkę. I codziennie jest jakaś przygoda. Albo się zgubię, albo coś. Może wszędzie będzie przygoda z sauną, jezioro, coś, basen. A klapki sobie leżą tutaj, oczywiście usyfione, bo to przygoda przez las. Też te ścieżki, wszystko nieoznakowane, trzeba ich naczuja. I trzeba orientować się w terenie. No. Ja już zobaczyłem wiewiórkę, ślimaka pięknego i cały czas odgłos są tych ptaków. A i mrówki jeszcze zobaczyłem. Pająka. Pająków tutaj są plagi, więc nie sposób nie zauważyć. Na kajach muszę być odważni. I trzeba lubić pająki. Bo tam pająków to jest tysiące i pajęczyn. Piękna ściółka leśna. Bardzo ładnie. Najzdrowiej chodzić na boso. Trochę kuje, ale to trzeba walczyć. Tak to wygląda. Gorzej jak pająk, ale pająki są przyjazne dość. Ale raczej nie gryzą. Piękny krajobraz.
Może tu jakieś wilki są? Fajnie, jakbym spotkał niedźwiedzia. Niedźwiedzi nie ma, ale jakiegoś wilka. Śniło mi się, że... Oranie borsuk gonił. Może... Nie, bóbr. Może się spełni. Okej. Na razie, ho. Bye. Piękne widoki.